Powiat Łukowski, ziemia Henryka Sienkiewicza. Powiat Łukowski organizuje w ramach akcji Narodowe Czytanie, czytanie w Woli Okrzejskiej. Jak dowodzą statystyki GUS-owskie, jest to akcja bardzo potrzebna, dlatego że dane GUS wskazują, że co roku z mapy czytelniczej Polski ubywa czytelników około 100 tysięcy. Żeby przeciwdziałać temu zjawisku, powstał program ministerialny rozwoju czytelnictwa, który przewiduje dofinansowanie dla bibliotek publicznych, zakup nowości wydawniczych. Zapraszam do placówek bibliotecznych znajdujących się na terenie powiatu łukowskiego. Znajdziecie tam Państwo nowości wydawnicze z różnych dziedzin. Każdy znajdzie coś dla siebie, coś, co go interesuje, pasjonuje, co lubi. Książka na dzień dzisiejszy jest jedną z najlepszych rozrywek, którą można się delektować przy każdej pogodzie, w każdych warunkach. Zapraszamy do Narodowego Czytania. Organizatorami wydarzenia, które odbywa się już po raz 11, jest Powiat Łukowski, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Zespół Szkół imieniem Władysława Taterkiewicza w Radoryżu Smolanym, a patronat honorowy nad całością Narodowego Czytania objęła para prezydencka. Serdecznie zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu. Rok 2022 został uchwalony przez Sejm Rokiem Polskiego Romantyzmu. W związku z tym chcemy się włączyć w akcję Narodowego Czytania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. A co wspólnego miał Sienkiewicz z Mickiewiczem? Mianowicie bardzo wiele. Był inicjatorem budowy pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 3 września w sobotę o godzinie 12 w parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Serdecznie zapraszamy.